Trenerze, przerwa na reprezentację jest chyba idealnym momentem właśnie na takie sparingi jak dzisiaj. Oczywiście, że tak. Solidna drużyna Bohemians. My żeśmy ten sparing potraktowali bardzo, można powiedzieć, poważnie w pierwszej połowie i w drugiej puściliśmy młodzież, można powiedzieć, która dużo meczów gra w drugiej drużynie. Szczególną analizę na pewno zrobimy już po przyjeździe w tygodniu, bo trzeba myśleć o meczu w Poznaniu. Właśnie, mecz w Poznaniu przed nami, a troszkę może niepokoić ta gra w defensywie. Dzisiaj Grad goli w Pradze i cztery niestety na konto zespołu gospodarzy. No na pewno, strzelając trzy bramki w meczu, a tracąc cztery, no to są przejście, że jednak nasza gra obronna nie wygląda tak, jakbyśmy tego życzyli, ale mówię, szczegółowa analiza będzie z tego meczu zrobiona i myślę, że wnioski wyciągnięte. Tak jak pan wcześniej powiedział, w drugiej połowie szanse dotrzymali zawodnicy drugiego zespołu, szczególnie młodzi, i jest pan w stanie wyróżnić któregoś z tych zawodników? Nie, na gorąco to nie chciałbym wyróżniać się, ale jednak myśmy też stworzyli kilka sytuacji bramkowych. Szkoda, że nie padła bramka, no to byśmy tą drugą połowę rozegrali na 1-1.